Dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie papa Smurf ze swymi małymi kumplami. W dalekim lesie mieszkają, domki w kształcie grzybów mają. Małe niebieskie ludki wyglądają jak krasnoludki. Na głowach białe czapki mają i Smurfami się nazywają. Uczą się tu i pracują. Bawią się oraz smurfują. Smurfiki to miłe ludziki. Śpiewają piosenki w takt skocznej muzyki. A ich polskie kasety i płyty nazywają się smurfne hity. Lecz mają oni jednego wroga. Gdy panuje we wsi trwoga, Gargamel razem z Klakierem jest ich największym nieprzyjacielem. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smurfów las, przelekram dziś zapraszam do was. I zapłaćcie dźwięk, odkręćcie i usiądźcie, zaczynamy dla was nowy film. Uwaga, smurfy, zbliża się niebezpieczeństwo. Kryjcie się, pogarkamy. Ja nie cierpię smurfu. Dziś, Klakierku, tłusty czwartek. Pączki trzeba upiec. Ale upiorna Magda wyjechała i nie ma kto za nią tego zrobić. Daj telefon tego Grata. Magda pomoże, zna się na rzeczy. A jej mikstury taką moc mają, że takie wielkie pączki wyrastają. Zadzwonię. Halo? Tak? Dobrze, Zołzo moja. Dziękuję. Spójrzmy na monitor stary. Tam mamy przepis od naszej kuchary. Potrzebuję karaluchy. Miał podać? Podaj. Karaluchy. Karaluchy. Wrzucę jeszcze dwie ropuchy. No, dwie. Dwa skrzydełka nietoperza. Nieznośnego nietoperza. Jeszcze sierść z jakiegoś zwierza. Trochę pieprzu, trochę soli. Niech gotuje się powoli. Dodam jeszcze dwa żołędzie. Niech mikstura lepsza będzie. Wrzucę jeszcze dwie jaszczurki. I jeszcze trzy kocie pazurki. Nie rób tego. Błagam. Proszę. Ja pazurki brudne noszę. Co to będzie za mikstura z brudnego kociego pazura? Jeszcze raz cię błagam, proszę, zamiast tego wrzuć kalosze. Ja nie chcę pączków, nie chcę bigosu, ja jem kebaba. Zawsze kiedy jestem głodny, to jem kebaba. Zawsze kiedy jestem smutny, to jem kebaba. Ja jem kebaba, o, ja jem kebaba. Czuję siódme niebo w gębie, jak jem kebaba. Ja jem kebaba. Ja jem kebaba. Dobra, cisza. I nie masz twórz. Do roboty weź się już. Pomagaj wreszcie te kalosze. Bo lenistwa ja nie zdoszę. Jeszcze smurfa nam brakuje. Z nim zawsze lepiej smakuje. Jak ja nie cierpię smurfów.
Gargamelowi przepis na bonjusie zdobyć się udało. Ale do sukcesu to jeszcze mało. Teraz Gargamel z Klakierem do wioski się szykują. Wszyscy chcą Smerfów wyłapać brygadę. Ale nie wiadomo, czy z tym dadzą radę. Cześć, Smerfetko. Cześć, Janusiu. Kto ci użył takie fajne porteczki? To nasz papa Smerf. To nasz papa Smerf. On wie wszystko, gdy jest blisko. Każdy z nas gra w fair. Bo nasz papa Smerf jest najsilniejszy i jest najmądrzejszy. Słuchaj, dzieci, przeguleci. To nasz papa Smerf. Dziś tłusty czwartek mamy, więc wszyscy się ciebie pytamy, czy pączki robić będziemy, bo my bardzo tego chcemy. Pończusie, no, tak łasuchu, zrobimy pączki, więc zakasaj do pracy swe rączki. Zwołaj wszystkich na gotowanie, tłustego czwartku dziś przygotowanie. Chodźcie wszyscy, chodźcie, będziemy robić pączki. Duże pączki z lukrem, pączki. Jak ja nie cierpię pączków! Ja wiem, jak najlepiej pączki zrobić. Jak? A później je pięknie przyozdobić. Pięknie przyozdobić! W moich książkach wszystko jest. Pokaż. No co tam jest? A pączusie będą the best. Łasuchu, przynieś garnek. A wy przynieście składniki. Zrobimy pączki. Składniki! Jak trzeba jedno jajko. Wszystko mało. Składniku. Wrzucamy. Zróbcie wszystko, zróbcie. Jeszcze ja. Jajko! Marudo, przynieś jajek z 3 sztuki. Będziemy mieć tu kupę nauki. Nie cierpię nauki. Ale wasza płatnika jest. Wszystkie mamy, teraz ciasto już mieszamy. Chodźcie. Chodźcie. Bąka, jeszcze raz bąka. Mieszaj, idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Jeman! Idziemy w dobrym kierunku. A teraz będzie degustacja z użyciem zęba i języka. No i co myślisz? Będę go zjadł. Kapitalny. Będę go zjadł. Niezwykle kreatywne pompowanie. Będę go zjadł. Będę go zjadł. Zjadł, będę go zjadł. Jedzenie, palce lizać, to po prostu się w głowie nie mieści. Że Polska dzięki mnie będzie miała takie pyszne żarcie. Zobacz, Klakierku! Już się schowali! Chyba przeciwko mnie spiskowali! Jak ja tu zaraz jakiegoś złapię! Tylko się trochę głowę podrapię. Szukaj, Klakierku, Smerfa małego! Wrzucimy go do gara naszego! Pączki będą, że palce lizać! Musimy tylko po cichu się zbliżać! Bo mi bardzo burczy w brzuchu.
cukierku? Co tutaj mamy? Do naszej potrawy go dziś dodamy. Tak, kochany przyjacielu, mój najlepszy. Gargamelu, ja dla ciebie wszystko zrobię. Ty odpocznij teraz sobie. Po rosołku, są pączusie. Zadowolą nasze brzusie. A co jutro jeść będziemy, tego zaraz się dowiemy. Co nam Magda dziś zrobiła? Czym nas dzisiaj zaskoczyła? Ale zapachy piękne. Jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosołu wczoraj. Wielki garstok w kuchni, no zobacz, trzeba zjeść, co się będzie marnować. Jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosołu wczoraj. Wielki garstok w kuchni, no zobacz, trzeba zjeść, co się będzie marnować. Ja cię kręcę, głosy słyszę. Ktoś zakłóca naszą ciszę. A ty, smercie, głasz do gara, zanim wróci moja stara. Ja już nie chcę tu stać. Chce mi się tak bardzo spać. Chciałbym mieć swą poduszeczkę, by odpocząć choć troszeczkę. Ale nie mam mej podusi. Ktoś mnie stąd uwolnić musi. Pomocy! Miau! Papo Smerwie, patrzaj! Chyba śpiocha tu brakuje! Nie ma śpiocha! Nie ma kocha! Nie ma! Zabrał go sierściu i Gargamel! Poczekajcie, moimi! Co my zrobimy w tej niedoli? Dzwoń! Dobry pomysł! Bo najlepsze to jest takie rozwiązanie! Dzwoń! Nie cierpię dzwonić! Jaki był tam kierunkowy? 59! Bo najważniejsze w tym wszystkim... 0700... Nie rozumiem. O, cholipka! Nie odbiera! Jeszcze raz! A ty do mnie po co dzwonisz? Czas mój cenny tylko trwonisz. Już nie uwolnicie śpiocha, a teraz szybko, wynocha! Słyszeliście? Uważam, że każdy telefon... Na rozmiarku! Nie rozumieją. Odebrał! Nie chcesz oddać nam surfika? Niech ogarnie cię panika! Twoja głowa jest spokojna, ale dla nas to jest wojna! Smerw potrzebuje naszej pomocy! Oto to. Wiem! Oto.
Zadzwonię do Wieśka, on nas poratuje, a w zamian Łasuch mu coś dobrego uratuje. Nie Wieśka! Tylko, ta kurza na drodze to Wieśka, tylko wyglądem obniża wszystkim dziś nie widą. Miesiek woli jeździ niż piesi to i to Wieśka, tylko ja nasz daję 200 pesów za Wieśka, tylko jak otworzysz maskę to jest labiryntą. Poleciutko puchnął do RCD Vito. Zobacz, klakierku, jak burczy mi w brzuchu. Stań proszę ze mną przy garze w bezruchu i pilnuj, czy nam Smerf nie ucieka. On nie wie, co go dziś czeka. Stanę na straży i będę pilnował. Będę, Gargamelku, z tobą gotował. Wszystkie jeste worki!
szlakierku, co tutaj mamy? Jakie pyszności, jakie słodkości. Ojej, jak bolą mnie kości. Zjemy pączkę. Jakie pyszne. Niam, 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 niam. Zobacz, mój krakierku miły, co te smerfy nam zrobiły. Co się dzieje z moim ciałem? Przecież ja nie oszalałem. Chodź tu, mój kochany druchu. Czuję miłość w moim brzuchu. Mój kochany przyjacielu, takich jak my jest niewielu. Będę dobrym dziś człowiekiem. Tego się można nauczyć z wiekiem. Lepiej w zgodzie z innymi żyć, niż niedobrym dla nich być. Bajka nasza się skończyła, jednak coś nas nauczyła. Dobro ze złem dziś wygrywa, tak nie tylko w bajkach bywa. Ważne jest, by dobrym być, by z innymi dobrze żyć. Lepiej mieć przyjaciół wkoło, wtedy wszystkim jest wesoło. Bo dobrym być się opłaca, gdyż dobro zawsze powraca. Cause we seem to understand the urgency.